poprzednim odcinku Hanna Zdanowska, dzisiaj Krzysztof Piątkowski. Witam serdecznie. Witam. Czy mogę powiedzieć, że w programie Bez Pudru dwóch kandydatów na urząd prezydenta miasta Łodzi? Nie, to chyba zdecydowanie przedwcześnie. Tak? O ile rzeczywiście Platforma Obywatelska podjęła już jakieś wstępne decyzje, że to właśnie pani Hanna Zdanowska, że to Hania Zdanowska będzie kandydatem na prezydenta, o tyle Prawo i Sprawiedliwość takiej decyzji jeszcze nie podjęło. To już jest ostateczna decyzja, że kandydata wybierzecie w drodze sondażu, czy to będzie tylko podpowiedź przed ostatecznym podjęciem decyzji? Myślę, że to będzie podpowiedź. Dobrze jest wskazać na taką osobę, która jest zdecydowanie najbardziej rozpoznawalna. Po prostu wyborcy, łodzianie ją znają, ale jednocześnie no, jesteśmy pewną strukturą, pewną organizacją, która ma swój statut i według tego statutu pewna grupa osób powinna podejmować decyzję, kto będzie kandydatem na prezydenta z ramienia właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Kto jak to, ale ty o wynik takiego sondażu możesz być spokojny. Na pewno jedno z czołowych miejsc będzie należało do ciebie. Jakie są twoje ambicje? Chciałbyś kandydować na prezydenta Łodzi? No cóż, ja przede wszystkim jestem bardzo zadowolony z tego, co udało mi się zrobić będąc radnym Rady Miejskiej. To była, ciągle jest zresztą, fantastyczna przygoda. Ta możliwość poznania ogromnej ilości osób, mieszkańców Łodzi, często przedstawicieli organizacji pozarządowych, wspólne projekty, bo przecież bardzo wiele projektów, których byłem autorem, to były projekty we współpracy z wieloma ludźmi i przedstawicielami organizacji pozarządowych. To była fantastyczna rzecz i tego jestem pewien, to mi się podoba. To chciałbym robić dalej, tak? Wiem, że bardzo wielu kandydatów pewnie na prezydenta mówi o tym, że chciałoby być przede wszystkim radnym, a nie prezydentem, ale taka jest prawda. Tak? Ja lubię robić to, co robię do tej pory. Jednak bycie prezydentem, a bycie radnym to dwie różne sprawy. Bycie prezydentem to jednak zdecydowanie większa władza, zdecydowanie większa możliwość kształtowania rzeczywistości, zwłaszcza w mieście, kiedy te decyzje zapadają szybciej wchodzą w życie i szybciej widać ich rezultaty. Nie korci się to? Nie masz takiego pomysłu, że to by było coś jeszcze fajniejszego niż bycie radnym? To rzeczywiście jest ogromne wyzwanie. Przede wszystkim dlatego, że jest się odpowiedzialnym za realizację własnych pomysłów. Tak? Jeżeli ktoś ma jakąś wizję, jakąś ideę, wie, co chce zrobić, wie, jak powinna, w jakim kierunku powinna się zmieniać Łódź, to rzeczywiście bycie radnym to trochę za mało, tak? bo kiedy jest się prezydentem, kiedy stoi się na czele tego jednego z największych łódzkich samorządów, ma się możliwość wdrażania swoich własnych pomysłów. I to jest rzeczywiście fantastyczna przygoda. Tak? Mnie strasznie trudno jest oceniać swoje własne ambicje. Tak? To na pewno byłoby ogromne wyzwanie, gdyby rzeczywiście moja formacja, klub i partia Prawo i Sprawiedliwość zdecydowały, że to właśnie ja powinienem być kandydatem, to jednego jestem pewien. Tego, żebym się zaangażował z całych sił, tak jak do tej pory angażowałem się we wszystkie pomysły, we wszystkie projekty, bo taki po prostu już jestem. Natomiast no, ja wątpię, że jest wiele innych osób, które też ma fantastyczne pomysły. No też właśnie. Się dało poznać mieszkańców. Jeśli nie Krzysztof Piątkowski, to kto? No, to mógłby być na przykład Marek Markiewicz. Marek Michalik, były wiceprezydent Łodzi, który przecież dał się poznać jako sprawny administrator. Osoba, która dzięki której przyjechało do Łodzi wielu inwestorów. Niektórzy z nich odeszli, ale inni świetnie się rozwijają. Bez nich Łódź byłaby daleko w tyle. Dziś rozwija się właśnie dzięki jego pracy. Był wcześniej przecież wiceministrem ochrony środowiska, był też posłem na Sejm, więc doświadczenie ma ogromne, ma też sympatię łodzian. To też jest bardzo ważne, żeby mieszkańcy Łodzi ufali swojemu prezydentowi. Także na przykład Marek Michalik. Włodzimierz Tomaszewski? No cóż, Włodzimierz Tomaszewski na pewno będzie kandydatem na prezydenta. Już Łódzkie Porozumienie Obywatelskie ogłosiło, że właśnie jej przedstawicielem w najbliższych wyborach będzie Włodzimierz Tomaszewski. Więc tutaj nie ma pola do spekulacji. Trzeba uznać, że jest naprawdę bardzo aktywny. No, trudno wskazać drugą tak aktywną osobę, która nie bierze
takiego aktywnego udziału w sprawowaniu władzy, która jest tak aktywna w wielu różnych miejscach w Łodzi. Włodzimierz Tomaszewski był przez wiele ostatnich lat bardzo aktywny. Rzeczywiście wiele robił. Słynął wręcz z jakiejś takiej przysłowiowej wręcz pracowitości. To było widać, kiedy przychodziło się do Urzędu Miasta wieczorami, to czasami jedyne zapalone światła w jakimś gabinecie to były te światła, które paliły się właśnie w gabinecie pierwszego wiceprezydenta Włodzimierza Tomaszewskiego. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo aktywna osoba, ale pamiętajmy o tym, że Włodzimierz Tomaszewski już wie, że będzie kandydował, więc trudno się dziwić jego aktywności. Troszeczkę spadła przez fakt, że nie jest już urzędującym wiceprezydentem. Obiecuję, że kończymy już temat kandydowania w wyborach... Trochę trudny, prezydenckich. Podsumowując jednym słowem, bo wiem, że nie namówię Cię na nic więcej, jeżeli będzie taka propozycja, to nie odmówisz. Jeżeli będzie taka decyzja... Bardzo, bardzo poważnie się nad tą decyzją zastanowię i być może nie odmówię.